Jesteśmy w Dzierżoniowie, tuż po ważeniu przed galą Dzierżoniów Boxing Night, a z nami jeden z bohaterów walki wieczoru, tej oto gali, Robert Parzęczewski. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Mam tę kartkę przy sobie, bo chciałem też zacząć od zacytowania naszego gościa Roberta Parzęczewskiego. Stopniowo, fizycznie i mentalnie jestem gotowy na przełom w karierze. Ten rok będzie należał do Roberta Parzęczewskiego? No, takie są plany, takie mam zamiary. Tak bym chciał wygrać jutro walkę i brać kolejnych rywali, jakieś walki wyjazdowe chciałbym. No to nie jest już tajemnicą, bo to już było głośno o tym mówione, że w tym roku już miałem dwie propozycje, na obydwie się zgodziłem, obydwie nie wypaliły, czy to Niemcy, czy to Anglia, więc jest dzierżonią jutro wygrać walkę i mam nadzieję, że znowu się pojawią propozycje i będzie wyjazd pierwszy, wygrać sami kolejne. A to jest tak, że jak ty patrzysz na ten moment w swojej karierze i na to też, że w tym roku ta trójka z przodu się pojawi, jeżeli chodzi o twój wiek, to sobie myślisz na przykład teraz? Albo nigdy? Nie no, wiek to tylko cyfra, tak? To zależy jak się czujemy, tak? No, czuję się dobrze i wiem czego chcę. Wróciła ta werwa, ta chęć, ta, no, przede wszystkim wiara w siebie, tak? Ta taka nie tylko i wyłącznie mówisz, że wierzę w siebie, tylko że no naprawdę czuję to i wiem to, jestem tego pewien. Czy waga super średnia i Robert Parzęczewski to jest temat zamknięty? Nie chcę nigdy, nie mów nigdy, nie? No, zostawię sobie taką furtkę, wiadomo, że jakby było nie wiadomo jakie wielkie pieniądze, to by się opłacało, ale nie myślę o tym, o super średniej nie myślę. Nie? Ja tu właściwie zaczynam od cytatów, a powinienem chyba zacząć od pytania o twoje zdrowie, chociaż oczywiście skoro tutaj jesteś, to wszystko pewnie jest w porządku, ale dopytam, jak tam twoje ręce i czy jest jakiś pomysł, żeby zmieniać rękawice, jak to wygląda? A czy no, boksuję w takich rękawicach jak dostaję, tak? No, tutaj bardzo dbałem o to w okresie przygotowawczym, nie mogę narzekać, jeżeli chodzi o ten okres przygotowawczy, bo raz, że to wyleczyliśmy porządnie, nic nie bolało, dbaliśmy o to, mam ludzi wokół siebie, którzy mi dobrze życzą, którzy mi pomagają, którzy dbają o to i po prostu jest dobrze, nic nie boli. Wchodzę do ringu zdrowy i bez bólu. Jeżeli chodzi o takie walki, jak ta z Lawalem, to ty zgadzasz się z tym, że to jest walka, w której ty masz więcej do stracenia niż do zyskania? To jest kolejna walka. W każdej walce mam więcej do stracenia niż do zyskania, bo każda porażka mnie trochę cofa i oddala od jakiegoś tam marzenia, od celów, od jakichś pasów. Nie? Każda walka, to każdy rywal jest, każdym rywalem trzeba wygrać, każdą walkę trzeba wygrać, jak chce się być najlepszym. Mam nadzieję, że wszystko co najlepsze dopiero przed Robertem Parzęczewskim. Bardzo dziękuję za tę rozmowę, no i powodzenia jutro. Dziękuję, pozdrawiam.